Okej. Zaczniemy od listu do Efezjan 2:8-10. List do Efezjan 2:8-10. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boże to dar. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. List do Efezjan 2:8-10. Słowo łaska użyte tutaj to greckie słowo charis. Istnieje 10 podstawowych elementów obrazujących greckie słowo charis. Ja teraz przeczytam te elementy, te tłumaczenia, w zasadzie wykład tego słowa, w takiej kolejności od najważniejszych do najmniej ważnych. Jednak te 10 elementów składa się na całokształt. A więc po pierwsze słowo charis tłumaczone jest jako powab, dalej wdzięk, po trzecie uroda. Powab, wdzięk, uroda. Trzy pierwsze główne elementy związane ze słowem charis, czyli łaska. Czwarta rzecz to uprzejmość. 5 i 6 to życzliwość, przychylność. Dopiero tutaj. 7, 8 to dobrodziejstwo i przysługa. A 9 i 10, ja zaraz powtórzę. A 9 i 10 to wdzięczność i podziękowanie. Przeczytam to jeszcze raz, bo to jest istotne. Charis. Po pierwsze powab, po drugie wdzięk, po trzecie uroda, po czwarte uprzejmość, po piąte życzliwość, po szóste przychylność, po siódme dobrodziejstwo, po ósme przysługa, po dziewiąte wdzięczność, po dziesiąte podziękowanie. Łaska. Łaska, która jest dla ludzi czymś bardzo jednorodnym. Ale to słowo greckie, które tutaj jest użyte, ono nam pokazuje o wiele szerszy zakres łaski. Najbliższy oryginałowi jest tłumaczenie z Biblii Gdańskiej, które brzmi w ten sposób: albowiem łaską jesteście zbawieni przez wiarę i to nie z was, dar to Boży jest, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił, albowiem czynem Jego jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie ku uczynkom dobrym, które przedtem Bóg zgotował, abyśmy w nich chodzili. To jest ciekawy w ogóle przekład, bo ten przekład, on nam pokazuje, jeszcze w stosunku do tego, czym jest słowo charis, bardzo ciekawą rzecz. Zobacz, albowiem łaską, albowiem powabem, wdziękiem, urodą jesteście zbawieni. Dokładnie, albowiem z łaski, czyli z uwagi na to, że tak bardzo jesteście piękni, wspaniali, cudowni. Rozumiesz, o co tu chodzi? Słowo łaska odnosi się do tego, że się spodobaliśmy Bogu. To słowo powab, te pierwsze słowo powab, uroda, wdzięk, odnosi się do tego, że ten, kto oddaje życie Jezusowi, ten w sposób automatyczny, tak, staje się dla Boga najpiękniejszą postacią na świecie. Łaska to rozpoznanie w pewnym sensie przez Boga piękna, urody, powabu. W pewnym sensie to zakochanie się w człowieku. A więc samo przyjście do Jezusa, oddanie życia Jezusowi,
Jezusowi powoduje, że Bóg się w tobie zakochał. Od razu. Niczym nie musisz więcej sobie zasłużyć. Zobacz. To jest w ogóle bardzo ważne, bo jak to zrozumiesz, że w ogóle przyjście twoje do Jezusa spowodowało zachwyt Boga. On się zachwycił tobą. Powiedział, wow. To nie jest, wow, przyszedłeś, no nareszcie. To nie to. Chcę, żebyś serce Jego zobaczył. W ogóle jak zobaczysz serce Boga, to oszalejesz. Chodzi o to, że nie wiem, ilu z was było zakochany w życiu. Ja mówię o takim ludzkim uczuciu teraz. Ludzkim uczuciu. Ja mówię o takim uczuciu, które jest związane z głębokim zainteresowaniem drugim człowiekiem. Przepraszam. A nie ma za to przepraszać, wyłączę telefon. Zapomniałam ten. Nie ma za to przepraszać. Chodzi o to, że kiedy jest zakochanie, następuje zakochanie, to zakochanie, ono wszystko przykrywa. Zauważyliście może takie coś? Się zakochujesz w kimś. Nawet ja mówię w świecie, kiedy byłeś. Nie jest ważne kiedy, bo te uczucia, one są związane z miłością. One są jakby... One same w sobie nie są miłością, bo to nie jest miłość sama w sobie, ale one są jakby pochodną, one się wywodzą z jakiegoś tam elementu miłosnego. Ale kiedy... Dlaczego na nie zwracam uwagę teraz? Bo uczucia to jest taki fajny element, który sobie można obejrzeć. Możemy sobie poglądać. I teraz zakochujesz się w człowieku. Ani on niekoniecznie jakiś super... No bo są bardziej przystojni niż on, czy bardziej ładne, takie zakochałeś się. I teraz raptem patrzysz na niego taki, wiesz, Leonardo DiCaprio to pętek przy nim, no. I koniec, no. No w ogóle, bo rozumiesz, a ktoś powie, i chodzisz, mówię, no wspaniałego chłopaka, w ogóle, wiesz. Ktoś pyta cię jakaś koleżanka na przykład, nie, z kim tam chodzisz, no z tym i z tym tam. Taki ten. No bo ona się w nim nie zakochała. To ty się w nim zakochałaś. To ty widzisz u niego wszystko piękne. I teraz to coś, to odczuwa Bóg, tylko w najwyższej formule wobec człowieka, który wchodzi w Jezusa. Nie widzę w tobie żadnego mankamentu, mówi Pan. Nie masz żadnej skazy, ani żadnej zmarszczki. Nic w tobie nie ma, co mi przeszkadza. Oto charyz. To jest charyz. Nic w tobie nie ma. Nic. Panie, ale ja jeszcze jestem taki... Ale o czym mówisz? Nie rozumiem, o co tobie chodzi. Dlatego chcę, żebyście zrozumieli, dlaczego to jest użyte słowo charyz. Co to jest? Bo jak my mówimy o przychylności jedynie na tym poziomie podstawowym, to my nie jesteśmy w stanie ogarnąć Jego odczucia w związku z człowiekiem, który przychodzi do Jezusa. Bo przychylnym można być w wielu sytuacjach, prawda? Że jesteśmy przychylni nawet dlatego, bo to jest, bo tak należy, lub ktoś spełnił pewne oczekiwania, my jesteśmy przychylni. No dobrze, jesteśmy przychylni, bo się nad kimś zlitowaliśmy, ale tutaj jest głębiej, bo łaska to jest zachwyt Boga wobec człowieka, który narodził się z Jego Syna. To zachwyt. Bóg jest zachwycony każdym odrodzonym z Bożego Ducha człowiekiem. Zachwycony. On dostrzega jego urodę, jego powagę. Mówi, jesteś wspaniały, jesteś cudowny, jesteś niesamowity. Powiedzieć wam coś? Jest taki sposób na to, żeby każde małżeństwo było szczęśliwe. Ludzie, kiedy zaczną określać siebie, tak, na sposób podkreślający ich wartość, nigdy się ze sobą nie rozstaną. Kiedy będziesz mówić do swego męża, że jest wspaniały, cudowny, niesamowity, rozumiesz?
to nie będzie mógł od ciebie oczu oderwać. I koniec. Zrobisz mu pranie mózgu. Zacznij tylko, zrób sobie eksperyment, zacznij przez miesiąc czasu doceniać jego wartość dzień w dzień wielokrotnie. Zobacz, jaki będzie po miesiącu. Inny człowiek. Inny człowiek. Pozornie nie może nie reagować. Zobaczysz, co mu zrobisz po miesiącu. Po miesiącu będziesz zadziwiona, że zgodzi się na rzeczy, na które nie zgodziłby się miesiąc wcześniej. Będzie miękki jak gąbka. A wiecie, dlaczego tak jest? Bo to są zasady, które rządzą wszechświatem. Łagodny język łamie. Proste wszystko. Bóg dostrzega coś w człowieku. Wchodzi człowiek w Jezusa i Bóg dostrzega jego powab. Mówi, jakże piękna jesteś. Pamiętacie się? To pieśń o łasce. Nie ma w tobie nic. Nic. Ja dzisiaj nie mam na to czasu. Może ja zrobię tak, ja tego nie robię na szkole, ale może ja tutaj zrobię to po raz pierwszy. Ja spędziłem wiele miesięcy kiedyś czytając tylko pieśń nad pieśniami. I to jest jedna z najgłębszych ksiąg Pisma Świętego. To jest, chociaż nie ma tam ani razu słowa Bóg wypowiedzianego. To jest bardzo głębokie. Ja mam potężne w ogóle opracowania na ten temat i kazania, których jeszcze w wielu przypadkach nie głosiłem nigdy. Chodzi o to, że tam są potężne rzeczy związane z tożsamością, związane z tym, jak też Bóg postrzega człowieka. Jakiego człowieka? Odrodzonego z Bożego Ducha. Pamiętajcie, Bogu podoba się tylko to, co jest z Niego. To jest bardzo ważna zasada. Bóg w ogóle nie podoba się coś, co z Niego nie jest. To w ogóle, żeby coś się Bogu podobało, to musi być z Boga. Jak z Boga nie jest, to Jemu się nie podoba, żeby cokolwiek to coś robiło. To coś może na uszach chodzić, a i tak się Bogu nie spodoba. Boga interesuje tylko coś, co ma Jego gen. On w ogóle, wiecie, o co chodzi, że do nieba się idzie, bo się ma gen Boga. Do nieba się wpuszcza, tam w ogóle idziesz sobie, ludzie przychodzą, przeciągną cię czytnikiem, o, ma gen Boga, proszę bardzo, następny, nie ma, on, wiesz, o co chodzi i koniec. To rozumiecie, o co tu chodzi, to jest bardzo proste. To gen Boga musisz mieć, żeby tam wejść, bo do nieba wchodzi tylko to, co jest Bogiem. Coś, co nie jest Bogiem, nie może wejść do nieba, tylko to, co Bogiem jest. Do Boga nie wchodzą ludzie. Do nieba nie wchodzą ludzie, tam wchodzą bogowie. Rozumiecie? Bogowie mogą wejść tylko w obecność Boga. Dlatego Jezus mówi, czyż nie wiecie, że bogami jesteście? Jeszcze nie zaskoczyliście? Gdyż bogami są ci, których doszło Słowo Boże. Do nieba wchodzą tylko bogowie, nie ludzie. Ludzie to do piekła idą. Homo sapiens do piekła, bogowie do nieba. Rozumiecie? Taki podział. Ostatni homo sapiens na krzyżu zabity. Rozumiesz? Kto jeszcze chce być homo sapiens, wąt do piekła. Miejsce homo sapiens w piekle. Miejsce Bogu w niebie. Taka jest prawda w ogóle duchowej rzeczywistości w wielkim skrócie. Wracając do charyz, to jest powab, wdzięk, uroda. Czyli ty musisz zrozumieć, że ty Bogu się podobasz. A więc nie mów już nigdy w życiu, że coś tam będziesz robił, żeby się Bogu podobać. Bo ty się Bogu już podobasz. Nie możesz w ogóle nic zrobić, żeby się Bogu podobać. Nic! A jak zaczniesz coś robić, żeby się Bogu podobać, to zaczniesz grzeszyć. To będzie grzech. A rozumiesz? To będzie błąd jakiś. To Bóg cię lubi na surowo. Bez żadnych tam otoczek. I tutaj jest napisane, albowiem łaską jesteście zbawieni przez wiarę. Widzimy tutaj ten aspekt wiary, o którym też będziemy sobie mówić, ale w innym czasie. I to nie z was, pamiętamy, że to nie jest z nas. Przypominam, dar to Boży jest nie z uczynków, nie z uczynków, nie z uczynków. Uczynki nie mają zbawienia, aby się kto nie chlubił, czyli tak naprawdę to, że się przyjęło zbawienie, to jest żadna chluba dla nas. Bo to nie my, w ogóle my jedynie przyjęliśmy, to nie ma nic w ogóle, dlatego też potem, kiedy my przyprowadzamy innych ludzi do Jezusa, to też naprawdę bądźmy w tym wszystkim tacy w ogóle rozumni. Nie spinajmy się za bardzo. Rozumiecie? Bo my mamy tylko przekazać w ogóle to, co nas ujęło.
A oni muszą przyjąć albo nie, to już jest ich sprawa. Nie masz wpływu na przyjęcie przez człowieka. Albowiem czynem Jego jesteśmy, i to jest piękne tłumaczenie, albowiem czynem Jego jesteśmy, i to słowo pokazuje, że On nas wytworzył. Wiecie o tym, że wasze odrodzone duchy, że wasze duchy były wcześniej w niebie? No. Jak powstaje człowiek? Zaraz wam to pokażę. Nie zdziwiło was nigdy déjà vu? Naprawdę? No właśnie. To chyba wszystkich was zdziwiło déjà vu, mi się wydaje. Zaraz wam powiem, co to jest déjà vu. Chodzi o to, że zanim człowiek pojawia się na ziemi, jak się człowiek pojawia? Spotyka się mężczyzna i kobieta, dochodzi do aktu seksualnego i do w momencie zapłodnienia z nieba, z duchowej rzeczywistości schodzi na ziemię duch człowieka. Duchy człowieka są już w niebie. One tam są. Jest napisane tych, których wcześniej, co? Znał. Gdzie on ich wcześniej znał? To słowo jest napisane. Słowo znał, greckie słowo tutaj użyte jako słowo znał, przetłumaczone jako znał, jest napisane, obcował z nimi. Z tymi, którymi wcześniej obcował, tak? Kto z nimi obcował wcześniej? No właśnie. Zanim tu się pojawiłeś, zaraz ci też powiem, o co chodzi z Ewangelią. Zanim... Wyjmiemy baterię z tego. Wyłącz go na zawsze. Wyłączę. Dobrze. Chodzi o to, że dlaczego jedni przyjmują Ewangelię, a inni nie przyjmują. Mówimy, to jest akt woli. Pewnie, że to jest akt woli. Jak najbardziej. Tylko ja ci powiem, kto przyjmuje Ewangelię, kto nie przyjmuje. Te duchy, które były wpatrzone w jego oblicze, to zawsze chodziło o miłość. Te, które były rozkojarzone, to nie rozpoznają go tutaj. Po prostu. To bardzo proste rzeczy. Stąd on wie, kto się nawróci. Wiecie, skąd on wie, kto się nawróci? On nie narzuca nawrócenia komuś, ale on wie, kto się nawróci. Ja nie wiem, kto się nawróci, ty też nie wiesz, dlatego masz głosić Ewangelię. My nie wiemy, wiecie, o co chodzi? My nie wiemy, kto się nawróci, kto się nie nawróci. Ale Bóg to wie. Jeszcze przed narodzeniem człowieka. Tak. On już wie przed narodzeniem człowieka, kto się nawróci. On nie predysponuje, on nie przeznacza kogoś do nawrócenia czy do nienawrócenia, ale zanim zszedłeś na ziemię, byłeś w niebie. I ci, którzy byli wpatrzeni w Niego, rozumiecie? Pamiętaj, to jest miłość. W ogóle tam jest atmosfera miłości. To oni tutaj rozpoznali Go, kiedy mieli głoszone słowo. Oni tu Go też potem szukali. Oni pamiętali. Teraz posłuchaj, coś ci powiem o déjà vu. Déjà vu, przecież to jest odczucie, że już tu byłeś, już to widziałeś, już to się zdarzyło. Dlaczego? Skąd to jest? To jest flashback proroczego oglądu, kiedy jeszcze byłeś duchem. Ty te rzeczy już widziałeś z wieczności i fragmentarycznie zakodowałeś. Dlatego... Jak swoje życie tutaj? Tak! Przecież to jest wieczność, to jest ponad czasem. Czas to jest pewna przestrzeń, nie wiem co to jest. Dobra, to jest czas. Zobacz, to jest czas. Wyobraź sobie jako wieczność ten pomieszczenie. To pomieszczenie to jest wieczność na przykład, ale to jest czas. I ty żyjesz w wieczności, zanim wejdziesz w czas. W czasie nawracasz się do Boga, rozumiesz? Potem umierasz i wychodzisz znowu z czasu. Przecież czas to jest przejściówka. Ile w tym czasie żyjesz? 120 lat? Nie. Właśnie. Oglądałem ostatnio program o starych, program o starych kobietach. Piękny program. Nie, to był temat, to był taki był tytuł. Program o starych kobietach. Były same starsze kobiety. Kobieta 92 lata miała, pracowała dalej jako czynna nauczycielka. Zapytano jej, w ogóle pytano, dlaczego to tak długowieczne. Łączyło je wszystkie jedna. Każda z nich uważała, że zawsze że osiągnie sukces i nic nie stanie na drodze osiągnięcia sukcesu w życiu. Ze świata kobiety. W ogóle.
szok. Wracając do tematu. My żyjemy w czasie, wieczność nas okala. Czas to jest miejsce, w którym duch człowieka, w który duch człowieka wchodzi, tak? Tutaj poznaje Jezusa i stąd wychodzi, albo nie poznaje i też stąd wychodzi. Wiecie, kiedy duch obumiera? Kiedy przechodzi przez atmosferę Ziemi. Kiedy wchodzi w czas, obumiera. Przecież tam jest żywy. A dlaczego wtedy przychodzi i odchodzi? On nie odchodzi, on wchodzi i staje się człowiekiem. On staje się człowiekiem, ale on stamtąd przychodzi, jako wschodzi jako żywy, ale kiedy dostaje się w atmosferę grzechu, on obumiera. Dokładnie, rozwala się. Tak jak w ogóle, tak jak ktoś się przez atmosferę przedostaje. Leci w kosmosie, tak, a tu się spala. I co się dzieje? I na ziemię już wschodzi obumarły duch i rodzi się dziecko z obumarłym duchem. I teraz ono musi zostać ożywione duchowo, czyli przyjąć Ewangelię. Wtedy ten duch ożyje znów. Dlatego nie jest napisane, że to jest martwy duch, tylko to jest obumarły duch. To jest w ogóle oryginalny, to jest obumarły duch. To nie jest duch martwy. Rozumiecie? No ale to ja nie rozumiem, bo w tym nieczasie wszystko są żywi, tak? Tak. No to jak taki duch w nieczasie widzi, że w czasie on nie przyjmie Chrystusa, to po co się on nie widzi, on nie widzi. To są małe fragmenty informacji. To jest coś takiego. Jak jest radio, bo w ogóle czym jest, czym są w ogóle przekazy wszędzie? Bo mówisz, że to déjà vu, to jest to, że już tam widziałam i zakapałam. Ale ile widzisz? Mikrosekundę? Czyli nie ogląda swojego życia. No skądże, nie ma opcji. Duchowa rzeczywistość to jest jak kosmos. Tam jest na przykład, są fale. Wiecie, jak to na czym polegają fale? Tutaj w tym miejscu jest wiele fal. Telefoniczne, radiowe, telewizyjne. Prawda? I teraz tak. My tutaj postawimy sobie jakiś odbiornik na przykład. I teraz w zależności od tego, jak daleko jest nadajnik, to tyle odbierzemy. Rozumiecie, o co chodzi? Zobaczcie, jakie możemy tutaj rzeczy odebrać. Jest na przykład jest antena, od, nie wiem, Orange. Ale tutaj już nie, ona jakby, jej zasięg się kończy. Więc co się dzieje? Masz jedną kreskę. I tak w ten sposób ludzie, którzy są duchami w duchowej rzeczywistości, są w stanie, tak? Niektórzy, jak to wygląda, nie mam pojęcia, bo to jest w ogóle temat w ogóle niezbadany, jak to, ale są w stanie zejść na ziemię z jakąś formą pamięci jakiegoś zjawiska. Potem gdzieś w życiu mówią, o, już tu byłem. Nie no, przecież nie byłeś. Tylko widziałeś siebie z wieczności i masz zakodowane to w głowie. To jest pewien kod, masz jakiś kod, jakiś fragment czegoś. Nie widzisz wszystkiego i nie masz do wszystkiego dostępu, ale gdzieś jedna kreseczka była, coś złapałeś, gdzieś coś się wydarzyło. Natomiast co jest dla nas najistotniejsze? Najistotniejsze jest dla nas to, że człowiek żyje w wieczności z Bogiem, zanim zejdzie tu na ziemię. To po co to wszystko? No bo ja myślałam, że tak, człowiek się rodzi, Bóg stwarza duszę i potem chodzi o to, żeby ta dusza mogła wrócić, żeby mogła dojść do Boga. Bóg nie stwarza duszy. W ogóle w Biblii nigdzie nie zakłada, że Bóg duszę stwarza. Znaczy ja sobie tak to powiem. No ja wiem, ale on nigdy, on nawet na początku nie stworzył duszy. On jak tchnął w tą figurę, to jest na przykład człowiek stał się duszą żyjącą. Czyli zetknięcie ducha z ciałem zrodziło duszę. Bóg nie stworzył duszy. Ona powstała samoistnie w wyniku połączenia ducha i ciała. Bo on nie stwarza jej. Dusza nie jest stworzona. Ona powstaje w wyniku. Ona powstaje w wyniku. Dlaczego tak to wygląda? Bóg jedyny wie dlaczego. Jeżeli my będziemy próbować rozszyfrować różne rzeczy, to się pomylimy. Wiecie, to nie do rozszyfrowania jest. Dam wam przykład. Przykład Henocha, który jest, przynajmniej jest napisane, że on chodził z Bogiem, a potem Henocha nie było. Ale to jest w ogóle, i to słowo nie było, no też przetłumaczyli tak, bo oni tego nie mogli inaczej przetłumaczyć, bo to było, ale wiecie, jak brzmi oryginał, że Henoch się rozpadł. Chodził Henoch z Bogiem, a potem się rozpadł. Wiecie, co tam nastąpiło? Dematerializacja. Cząsteczkowa. Szok.
Ty! Jak ja w ogóle to znaczy, mówię, o Chryste, rozumiecie, że dla tych ludzi, co tłumaczyli Pismo Święte, to w ogóle to było słowo nie do przyjęcia, bo to nawet inaczej, niezrozumiałe na tamten czas. Ale to słowo jest używane do formuł rozpadu. Że na przykład jest góra i ona się następuje, pęknięcie, ona się rozleciała, prawda? I jakby stała się piachem, została rozwiana. Rozumiecie? To te słowo się używa do takich rzeczy. Albo na przykład, nie wiem, no, do dzisiaj, że dziecko robi babkę z piasku i to się rozpadło. Bo to Henoch tak się rozpadł. I nie było Henocha. Zniknął im Henoch. To jest szok w trampkach w ogóle. I teraz ktoś powie, jak to zatrybić? No nie zatrybić. Natomiast, i to jest jak na filmach science fiction. Natomiast te słowa mówiące o tym, że tych, których wcześniej znał, no to mnie rozwaliły, no bo ja musiałbym mówić zaraz, chwileczkę, jak wcześniej? Kiedy ty wcześniej kogo nie znałeś? Jak wcześniej znałeś? Jak to ty wcześniej ze mną obcowałeś? A no obcowałem, Artur, z twoim duchem, czyli z prawdziwym tobą. Potem, kiedy twoi rodzice na ziemi się spotkali, posłałem cię w ten płód. Posłałem cię w tej sekundzie. Przeszedłeś przez atmosferę grzeszną, duchową, grzeszną atmosferę ziemi i obumarłeś. Przecież o tym Paweł pisze w liście do Rzymian. To są wszystko opisy Pawłowe. To nie są objawienia, które dzisiaj przyszły, tylko te objawienia to w ogóle są przez ludzi propagowane od bardzo dawna, tylko się o nich nie mówi. Bo po co ludziom mówić coś, co może spowodować, że jeszcze nie zechcą myśleć sami. Ja się zastanawiałam, bo tam czytałam, no, że Kościół katolicki zabraniał tłumaczenia Pisma Świętego, tak, z oryginalnych języków i tak dalej. Się zastanawiam, dlaczego. No właśnie. To dlatego chyba. Ale tak? Proszę cię, ale oczywiście oni przez wiele lat te rzeczy trzymali w tak wielkich tajemnicach, bo jakby ludzie o tym, przecież reformacja to było nic innego jak dorwanie się do prawdy. Ten Luter, ile on tam narobił błędów, tyle narobił, ale mimo wszystko, tak, ten facet w ogóle wydarł, tak, tą główną, w zasadzie dla nas najważniejszą część prawdy, nie? No też ja bym mówię, co tam takiego jest, że tak nie pozwalali tego tłumaczyć? Musimy to przeczytać. Musimy to przeczytać, moim zdaniem, zaraz zobaczymy. Jest natomiast to, że on nie wybiera.
ale te słowo tych, których wcześniej znał, to jest tych, z którymi wcześniej on obcował, to oni jego rozpoznają na ziemi jako tego, który usprawiedliwia. No chyba wszystkich wcześniej znał, z kogo oni przyjechali. Obcował, bo Bóg stwarzając coś, jak zauważacie, on stwarza absolutnie, on stwarza wszystko jako wolne. Rozumiecie? Zobaczcie na przykład, dlaczego aniołowie odeszli od Boga. 30% aniołów dlaczego poszło za szatanem? Dlaczego? Bo mogli. Rozumiecie? Oni mieli wybór. Czyli Bóg to jest czysta miłość, która stwarza zawsze człowiekowi możliwość wyboru. Adam z Ewą mieli wybór. Zobaczcie, on cały czas to powiela. Najpierw stwarza aniołów, którzy mają wybór. No szatan ma wybór. Szok. No ja nie wiem, ja na przykład, ja logicznie tego nie umiem określić. Gdybym ja wiedział, będąc na miejscu Boga, że mnie zdradzi Lucyfer, no to za cholerę nie dałbym mu wolności. W ogóle? Ale to jest ludzkie myślenie, schorowane myślenie. A miłość, którą Bóg jest, w ogóle myśli inaczej. Bóg mówi, ja robię założenie w ogóle, że ty mnie możesz zdradzić. Teoretycznie o tym wiem, ale zobaczcie, ale przez swoją wszechmoc mogę przykryć swoją wiedzę. Na przykład on przez swoją wszechmoc może nie wiedzieć. No bo was nie zadziwiło na przykład, że Bóg, który wszystko wie, jest napisane, że nie pamięta grzechów twoich? Jak to? To jest szok. Bóg, który wszystko wie, on w ogóle nie pamięta. No prawdą jest to, że on decyduje się o tym i za tym idzie jakaś potężna moc, że on naprawdę nie pamięta. Bo to nie jest, że on w ogóle, o, nie pamiętam twoich grzechów. To nie jest w ogóle jakiś slogan, czy jakiś frazesik taki. Nie, on naprawdę doprowadza siebie do stanu niepamięci. Szok. I on na ciebie, dlatego jak ty na przykład potem mówisz, Boże, tam zgrzeszyłem, że on się na ciebie patrzy, on nie wie, o co ci chodzi. No to jest taki Bóg. Ja myślałam, że to jest tak cudzysłowie. A widzisz, to, a to nie jest cudzysłowie, bo to są tak głębokie rzeczy związane z miłością. Mówię, nie patrzymy na Boga z perspektywy człowieka, bo to my się zawsze pomylimy. Zawsze, bo ja nigdy bym nie stworzył szatana. Przepraszam, no kurczę. No, rozumiesz? A wiesz, dlaczego nie stworzył szatana? Bo ja nie mam pojęcia o tym, jakie jest serce Boga jeszcze do końca. Rozumiesz? Też nigdy bym Judasza, o którym bym miał słowo wiedzy, że jest złodziejem, nie uczyniłbym skarbnikiem zboru. No. A Jezus w ogóle wie, że to złodziej, wiesz o co chodzi, że podbiera i mówi do niego, ty rozumiesz, on nie przychodzi do ekipy złodziej, Jezus ma słowo wiedzy o złodziej, wiesz o co chodzi, mówi, o to ten też cię wyda tutaj w ogóle, wiesz, takie będą sytuacje w ogóle i tego, a ten mówi, tu skarbnikiem tutaj masz sakiewkę, no przecież to wariacki. No kurczę, jest paru innych fajnych facetów, zdeklarowanych konkretnie, Jakub z Janem, na przykład synowie Gromu, którzy są w stanie spalić miasto za Jezusa. Rozumiesz, o co chodzi, wiesz? I no mają zadłużenie, są piromanami, no ale nie kradną. Są zdecydowani, że w ogóle, okej, okay, idziemy za tobą wszędzie, okej? Okay? Nie dam Judaszowi sakiewkę mu tam, no. Więc to Bóg jest. To jest Bóg, robi w ogóle rzeczy, które są tak dziwne, że się wypowiemy się. Teraz on też stwarza duchy ludzi i on im daje wolność wyboru. Bóg jedyny wie, co to znaczy. Ja nie wiem, co to jest. Ja wiem, że jest jakaś przestrzeń duchowa, gdzie te duchy ludzi są, czy one są wszystkie stworzone, czy on je gdzieś stwarza po drodze, ja tego nie wiem. Wiem, że on ich znał wcześniej. Że tak, że on, że były, że niektóre były z nim bliżej tam i te bliżej, które były i zeszły potem na ziemię jako ludzie, to go rozpoznały potem w ogłoszonej Ewangelii. A drugi patrzy człowieku i mówi, nie wiem, o co chodzi. No nie, że o co chodzi? No nie wiem, o co chodzi. On nie pamięta. Zapomniał. Na tej lekcji go nie było. No na tej lekcji go nie było, bo on tam akurat latał, proszę ciebie, handlował człowieku. Ja nie wiem, czym on tam handlował. Szatan czymś tam handlował, jest napisane się. Szatan się handlem zajął, że ciebie i zbłądził. Izajasz opowiada, jest najchciel o tym w ogóle. Handlu nie. Kurczę, popłynął w handlu.
Bab przez dilerkę. Albowiem czynem Jego jesteśmy, stworzenie w Chrystusie Jezusie ku uczynkom dobrym, czyli On nas wytwarza tam ku czemu? Ku uczynkom dobrym, które przedtem Bóg zgotował, abyśmy w nich chodzili. I to mnie dobiło w zasadzie. Bo tu się okazało, że każdy dobry uczynek, który ja spełnię w życiu, nie opierając się na nim jako na podstawie zbawienia, jest dla mnie zaplanowany przed założeniem świata. I dziękuję bardzo, ja naprawdę nie mam nic już z siebie w tym momencie. Bo tu się okazuje, że nawet mi zaplanował każdy uczynek. Że ja w ogóle już nawet się nie mam co wytężyć, żeby zrobić coś dobrego, więc ja mówię, Boże, okej. Okay. To co ja mam robić? A Bóg do mnie mówi, to Ty wierz we mnie i będziesz szedł i będziesz dobrze czynił, Artur. Gdziekolwiek nóżkę postawisz, tam zostawisz mój ślad. Zawsze. W ogóle nawet się nie spinaj na tym. Tylko uwierz, że zgotowałem dla Ciebie odpowiednie działania i Ty będziesz je realizował. Panie, jak na nie wpadnę? Uspokój się i wyluzuj. Tak na nie wpadniesz. Przede wszystkim luz. Przede wszystkim. Najważniejsza sprawa. Masz już wszystko gotowe. Łaska, ona ci daje gwarancję, że twoje działania będą przynosiły owoc. Tylko uwierz w to. Zacznij ogłaszać i mówić, Panie Boże, dziękuję Ci, że już wszystkie dobre uczynki są dla mnie przygotowane. Dziękuję Ci, Panie Boże, że ja nie muszę się wysilać, aby coś wymyślać. Gdziekolwiek się ruszę, dobrze uczynię. Gdziekolwiek się ruszę, uwolnię życie. Gdziekolwiek! A zatem jaki jest sens tysiąckroć pytać Boga, co mam robić, gdzie mam się ruszać? O co chodzi, Panie? Za co się mam wziąć? Po co? Rozumiecie? Chcę, żebyście zobaczyli, jak obszerna jest łaska. Biblia Gdańska jest o tyle dobra, ja Was w ogóle zachęcam do tego, żeby sobie kupić Biblię Gdańską, żeby ją mieć najlepiej, Biblię Gdańską w systemie Stronga. Jednak mimo wszystko kupcie tą Biblię Gdańską w systemie Stronga. Ona ma najlepsze, najlepsze będzie do pracy dla Was. Najtaniej kupić u Świadków Jehowy. Wydawnictwo na Straży Kraków. Najtaniej robią. O inni to tam zdzierają za tą Biblię. Świadkowie to są żydni. Nie, nie. Biblia Gdańska w systemie Stronga. To się tak nazywa. To jest taka wielka książka. Taka książka wielka. A Stary Testament się składa z dwóch ksiąg. Takiej jednej grubej, drugiej takiej jeszcze. I tam zobaczycie w ogóle takie najbardziej dokładne, choć też te rzeczy nie są przetłumaczone jak tak bardzo skrupulatnie. Natomiast ten Strong, to jest nasz brat w Chrystusie, który spędził życie nad tym, aby każde słowo w tej Biblii opatrzyć numerem i połowa to jest na przykład Biblia, a druga połowa, ten Nowy Testament, a druga połowa to jest wyjaśnienie każdego z tych numerów we wszystkich możliwych konfiguracjach słowa. I na przykład jest numer 142 i jest po prostu 16 możliwych znaczeń. I teraz Ty w Duchu Świętym musisz sobie dopasować odpowiednio. I tak się bada pismo. I Ty czytasz w ogóle i okazuje się, że tam w ogóle inne rzeczy napisali. Bo ci, którzy to tłumaczyli, to nie byli w stanie w ogóle przyjąć, że to tak naprawdę jest. No. Że na przykład, no, że czyny dla nas są przygotowane. Aha, Boże, to ja muszę uwierzyć, że mam przygotowane czyny. A nie pytać, co mam robić. Ja muszę uwierzyć, że wiem, co mam robić. Zobacz, jak to jest. Jak ja mówię do ludzi, że ja wiem, co mam robić, to mówię, ty jesteś arogancki, co robisz. Ja mówię, nie jestem arogancki, tylko listu do Efezjan się nauczyłem na pamięć. No. Ja naprawdę nie jestem arogancki, ja naprawdę wierzę w to, że wiem, co mam robić. Ja naprawdę wierzę w to, że życie wewnętrznego człowieka, które jest we mnie, to jest życie Boga samego. Ja wierzę w to, że mam zaplanowane uczynki. Ja mogę sobie śmiało postępować i na luzie. Jeżeli ja będę
trwał w obecności Bożej, to ja na bieżąco będę rozpoznawał prawidłę. Ja ominę każde zwiedzenie? Ja pokonam każdą przeszkodę. Nie będę się dniami i nocami zastanawiał, co mam czynić. Ponieważ ja mam głęboką świadomość, że ja się podobam Bogu. Jestem bardzo atrakcyjny dla Boga. Ty jesteś bardzo atrakcyjny dla Boga. Masz przez Niego tak wszystko podane, rozumiesz? Że od Ciebie tak naprawdę w tym wszystkim zależy tylko to, tak? Żeby te rzeczy sobie pobrać, pozbierać jak grzyby, no ja nie wiem. Jak to... Cały Stary Testament jest przesiąknięty takimi informacjami. Napad na Izrael, napadło tam jakieś plemię, napada na Jerozolimę, prorok się modli, król się modli, tak? Jest napisane i posłał Pan anioła swego i anioł zabił 800 tysięcy. Rozumiesz? 800 tysięcy ludzi. Jest ranek, trzech trędowatych wychodzi, tak? Wychodzi z miasta, idą, patrzą, trup na trupie. Co poszli? Złupili. Przyszli, mówią, leży tam 800 tysięcy ludzi, można ich złupić. Cała Jerozolima wychodzi, proszę Ciebie, na szapę. Człowieku. Wiecie, co to jest? Opis łaski. To jest opis łaski. On mówi dzisiaj do Ciebie. Przygotowałem Ci cudowne życie. Jest ono w Tobie i jest wokół Ciebie. Podobasz mi się, bo przyjąłeś Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Wybrałem Cię jako tego, tak, który we mnie patrzy. Nie dlatego Cię wybrałem, bo miałem taki kaprys. Ale kiedy patrzyłeś w moje oczy tam, przed założeniem świata, ja wiedziałem, że Ty mnie odnajdziesz tutaj na ziemi. Zawsze byłem z Tobą. Znałeś mnie, zanim tu przyszedłeś. Jestem z Tobą od zawsze. Gdziekolwiek postawisz swoją nogę, uwolnisz moje życie. Nie bój się, że pobłądzisz. Odważnie ufaj w to, że przygotowałem Ci najdrobniejszy element. Nie pomylisz się. Będziesz dobrze wybierał. To jest Bóg, w którego ja wierzę. Ja w takiego Boga wierzę. Ja takiego Boga znam. Ja znam takiego Boga łaski. I teraz jest pytanie, czy można w tym wypadku, rozumiejąc serce Boga, tak, w jakikolwiek sposób spieprzyć sobie życie? No nie można, ludzie. W zasadzie niemożliwe. Trzeba odejść od tych prawideł. Jak ja zrozumiałem, że ja mu się podobam, jak ja zrozumiałem, że on szaleje na moim punkcie, rozumiecie? Jak ja zrozumiałem, że on mnie znał przed założeniem świata, że ja patrzyłem tam w jego oczy, że to ja tutaj w tym, że w tym 2001 roku ja usłyszałem od tego człowieka o tym, że Jezus mnie kocha, ja sobie przypomniałem go. No sorry. Rozumiecie? Kurczę. Przecież to jest cud się nawrócić. Przecież to nie jest intelektualne. To łaska. Doceniaj to. Nie próbuj też tego wszystkiego ogarnąć intelektem. To nie ma sensu. To naprawdę. Ja mam te rzeczy, bo przyjmuję objawienia. Patrzę w Pismo i widzę coś innego niż ludzie, którzy je analizują ciągle. Jezus mówi, badacie Pisma, a one składają świadectwo o mnie. Ale do mnie przyjść nie chcecie. Kurczę. Ludzie mają Pismo w jednym palcu. W jednym palcu. Analizują je. A ja sięgam po objawienia, które tam są. A tam jest pełno tego.
cały czas informacja o łasce. Dlaczego ja ze Starego Testamentu tak dużo wam pokazuję? Pokazuję wam cały czas, że On zawsze tego chciał. Zawsze tego pragnął. Chciał być tak blisko z Tobą. Chciał być zjednoczony. Zrobił metodę pewnego rodzaju, opracował metodę. Rozumiesz? Zszedł na ziemię jako człowiek, umarł za Twoje grzechy, musiał to jakoś załatwić. Ja też nie rozumiem, o co chodzi w tym wszystkim, że to koniecznie trzeba umrzeć za grzechy ludzi. Nie wiem, i też, ale umarł, to okej, to tak ma być. Inaczej widocznie nie był w stanie rozwiązać tego problemu. Tak, no jakoś nas musiał wyjąć z czegoś, nie wiem z czego. Generalnie to jest łaska. Ja wierzę w łaskę. Ja nie podważam już łaski. Ja rozumiem charyz. Ja rozumiem, że On jest po mojej stronie. Bo jestem w Chrystusie Jezusie. To się nigdy nie zmieni. Nigdy. Znamy się od prawieków. Ja i On. Od prawieków. Od prawieków się znamy. My, ludzie, czy wam się, coś wam powiem, byliście w świecie. Każdy z nas był kiedyś w świecie. Ja nawet w świecie, ja w ogóle zawsze wiedziałem, że jakoś tu nie pasuje do tego wszystkiego. Też tak byliście, no widzisz. Ja wiedziałem jakoś tu, jestem w tym świecie, ale ja zawsze szukałem czegoś, jak kwadratowych jaj zawsze szukałem w swoim życiu. Zawsze. To było takie... Ja poszedłem w patologię. Wielu z was nie poszło w takie rzeczy. A kiedyś taka psycholog ze mną rozmawia, mówi, może mi pan tak prywatnie wyjaśni, czemu pan to wszystko robi? On mówi, panie, tak szczerze, bo ja w miłości szukałem. On mówi, słucham? Pan przestępcą został zawodowym bandytą, pan człowieka zabił i pan mówi, że z miłości pan szukał, nie wiem, taka parafraza, no bo tak, tak szybko zapytałem, szybko odpowiedziałem. No tak, to przeanalizowałem, to miłości szukałem w tym życiu. Bo mi się to życie nie składało, wiecie o co chodzi? Ono bo ja zawsze wiedziałem, że jakoś nie stąd jestem, no. Kiedyś z Agatą też gadam, Agata mówi, wiesz co, całe życie wiedziałem, że jakaś jestem inna, że ja nie stąd jestem. Kiedyś mówi, na przykład byłem dzieckiem, to w ogóle tak sobie myślałam, mówię, czego tak ludzie się tej wojny boją? Przecież można się schować. Mówiłabym, weszła do Wersalki, nikt by mnie nie znalazł. Rozumiesz? Zawsze wiedziałem, że jakoś nie pasuję do tego systemu. Nigdy się, nigdzie się nie potrafiłem dopasować jakoś. Popadłem w patologię, w problemy. Rozumiesz? Dopiero jak spotkałem Jezusa, to zobaczyłem, okej, ja rozumiem, dlaczego ja tu nie pasuję. Ja nie jestem z tego świata. I ja już poznałem go w tamtym świecie będąc. Kurczę, całe życie go szukałem. Całe życie go szukałem. Od urodzenia go szukałem. Od urodzenia. Rozumiem. Nie wiedziałem w ogóle, czego ja szukam. Jeden to nazywał sukcesem, inny miłością, inny przyjaźnią, inny tam ambicją. Czegoś tam w ogóle rozumiesz, o co chodzi. Szukaliśmy czegoś. Potem wielu z nas w ogóle już porzuciło te poszukiwania, usiedliśmy na tyłkach jakoś, rozumiesz? Ale cały czas się czuliśmy kurczę nieswojo w tym świecie, jakoś byliśmy tacy w ogóle nie stąd. Wokół często byli ludzie, patrzyłeś na nich, mówisz, kurczę, jakoś oni sobie potrafią te życie ułożyć, a ja taki jestem jakiś, niby tu, no niby układam te życie sobie, niby tam szkołę skończyłem, no niby pracuję, niby mam męża, niby żonę, niby tam w ogóle jakoś, no, rozumiesz? Ale ciągle jakoś dziwnie. Wiesz, czego ci brakowało? Jego ci brakowało. Brakowało ci. Gdzieś głęboko wiedziałeś, że coś jest. Jak mieli zastrzelić, to bez żadnego problemu dzwoniłem do wróżek i się pytałem, czy zginę, czy nie zginę. Czekaj, cały czas wisiałem na telefonie 0700 do wróżek. I wszystkie mnie wróżyły, że dożyję późnego wieku. Nie wiem, czy dla pieniędzy, czy dlaczego, że na koniec tam się rozliczamy z tego, nie? Ale ja zawsze wiedziałem, że istnieje coś, co jest ponadnaturalne. Zawsze wierzyłem. Nie umiałem tego nazwać. Rozumiecie? Ale zawsze wiedziałem, że coś jest.
Miałem 4 lata, to księdzu mikrofon ściągnąłem z ołtarza. Mama mi opowiadała. Bo poszedłeś bez żadnego zażenowania, miałem 4 lata, ściągnąłeś mikrofon, mówi na ziemię, podczas mszy mówić człowieku. Zawsze nienawidziłem religii. Jak klękałem, żeby kazali mi się modlić w domu, przed obrazkiem, no nie, to się wykrzywiałem. Takie rzeczy do obrazków robiłem. Ja to do dziś pamiętam, jak byłem dzieckiem, słucham. Zawsze, zobacz, te rzeczy, które dzisiaj się we mnie uwydatniają, tak, nienawiść do religii, tak, to one zawsze gdzieś były pochowane. I zawsze szukałem czegoś, mówię, kurczę, coś jest, coś gdzieś w ogóle jest. Chcę, żebyście zaczęli zauważać takie rzeczy, potem przychodzi łaska, otwierają się potężne drzwi i teraz wchodzisz, okej, okay, poznajesz Jezusa i ty teraz musisz zrozumieć, że to jest to, o co chodzi. Już jesteś w 100% zaspokojony. Masz już wszystko, co jest ci potrzebne. Już wychodzisz z miejsca żebraczego. Już nie siedzisz w tym w ogóle miejscu, w ogóle ratunku, ratunku, ratunku. Wszedłeś, drzwi się zamknęły, przed tobą potężna przestrzeń, masz Boże życie w sobie, rozumiesz? I zaczynasz iść, biec, lecieć. W ten sposób. Wiesz, że się podobasz Bogu, wiesz, że na nic nie zapracowujesz, wiesz, że niczego nie udowadniasz, wiesz, że uczynki są już dla ciebie wszystkie wymyślone, zbierasz w ogóle grzybki w grze. I tylko wyskakują pieniążki w ogóle, wiesz. Tam, 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 tam. To jest łaska. To łaska. Przygotowane, przygotowane, przygotowane. Przygotowane. Bo On osadza ludzi w miejscu przygotowanym. Adam z Ewą w ogóle idą w przygotowane miejsce. Oni wiedzą, z czego mają jeść. Oni mają jasne wytyczne. Bóg mówi, tylko bądź posłuszny. Tylko słuchaj, co mówię. Nie dlatego, że cię skrzywdzę, ale dla twojego dobra. Żyj w duchu, żyj w moich zasadach. Zrozum to. Znamy się przecież od wieczności. Przecież się znamy. Dziecko. Dlatego później, jak człowiek odchodzi, to wiesz, gdzie idzie. Do domu. Wracasz do domu. Obrocik zrobiłeś. Wszedłeś w miejsce zwane czasem i przestrzenią. I znowu wychodzisz. Dlaczego? Bóg jedyny wie, czemu dał. Nie wiem. Nie wiem. Mogę powtórzyć po Pawle, kimże jestem, tak? Abym mógł sięgnąć dalej. Słowo Boże mówi, co ukryte należy do Pana. Co mnie to obchodzi? To, co znalazłem, to znalazłem. Reszty nie muszę szukać. Bo ja już mam. Mam samochód, który ma bardzo dużo funkcji różnych. No ja nie znam tych funkcji. No się naciska guzik, się szyba opuszcza. Spytasz mnie, jak się ta szyba opuszcza? Nie wiem. Guzik znam. Na tym polega sprawa, że mam taki samochód, że ma guzik. Naciskam, podnoszę, idzie do góry. Nie znam, ja nie wiem, jak mój samochód jeździ. Ja wiem, że się odpala kluczyk, gaz, kierownica. I to jest wystarczające, żeby jeździć samochodem, wiecie? Nie potrzeba wiedzieć, z jakiego stopu jest zrobiony silnik. Jak to jest możliwe, że ta cholerna szyba się odsuwa? Rozumiecie? Nie wiem, jak to jest. Nie wiem, o co chodzi, że samolot leci. Tak? Ale wiem, jak zarejestrować bilet w Ryanairze. To wiem. Bo interesuje mnie, żeby pokonać jakąś odległość. O to chodzi w łasce.
Nie szukam. Wiem, skąd pochodzę, wiem, gdzie się nawróciłem, więc wiem, dokąd idę. Taki obrót rzeczy jest. Czyli że człowiek umiera, to co? Ciało i, do piachu i dusza umiera, a duch idzie nie, do... Nie. Duch i dusza idą do nieba. Duch i dusza. Tak, a ciało idzie do piachu. Zgnije, a potem dostaniesz nowe. Lepsze. Ale to od razu, czy to... Znaczy... Nie, to z czasem jest... Nie, to że ten duch i dusza idą do... Natychmiast. To natychmiast. Natychmiast, w jednej sekundzie. W jednej sekundzie. Nawet nie wiadomo, czy człowiek... Nie wiadomo, w sensie tego nikt nie wie. Nie wiadomo, czy ty wiesz, że nawet nie żyjesz. O. Nie wiadomo. To nie do końca jest wiadome, czy człowiek, Boże, jak umiera, to wie, że nie żyje. Czyli człowiek nie czeka gdzieś tam, że nie. To miało... Nie, tam nie ma żadnych takich rzeczy. To jest w ogóle... Najprędzej to jest... Można to oprzeć na takie, jeżeli mamy to wizualizować, to jest zagięcie czasu przestrzenne w ogóle. Wchodzisz na świetlo, rozumiesz, o co chodzi, i raptem w ogóle jesteś w innym miejscu. To jest coś, czego ludzkość nie jest w stanie osiągnąć. 300 tysięcy kilometrów na sekundę, nie wiem, czy osiągnie, raczej nie. Jak znam w ogóle rozmach Boga, to nie sądzę, żeby w ogóle wierzył. Natomiast to jest jedna mikrosekunda, nie? I znajdujemy się zupełnie w innej rzeczywistości. Zupełnie. I nawet ja dlatego mówię, nie wiem, czy to człowiek nawet wie, że on umarł, wiesz. Nie, no chyba niekoniecznie. Chyba niekoniecznie. Ja w ogóle nawet, ja w ogóle nie jestem przekonany, czy jakikolwiek człowiek jak umiera, to wie, że umiera. Jest takie świetne objawienie Louisa, tego, który napisał opowieści z nami, naszego brata w Chrystusie pod tytułem o rozwód ostateczny chyba i coś takiego. To mocne objawienie na temat w ogóle życia w ogóle w krainie śmierci, nie? Ludzie odchodzą, to niezbawieni ludzie, nie? Jak idą do piekła tak zwanego. Że oni nie wiedzą, że oni umarli, nie? I to jest takie najbardziej bliskie mojemu w ogóle zrozumieniu, nie? On tam fajnie opisuje, że widział wizji Napoleona, który dalej knął, jak Europę podbić, nie? No. On nie wiedział, że on nie żyje. To jest największa tragedia. To nie to, że jakiś wiesz, kosmaty demon moczy cię w smole. To jak nam głupot opowiadali człowieku diabła, człowieku z kolorowym ogonem dalej robi, jak jestem w ogóle głupota, czy w ogóle jestem diabełek, mam mały kubełek. Zrobili z narodu takiego, z nas takich głupów porobili przez lata człowieku. A to jest po prostu inna rzeczywistość, inne środowisko. Tak jak są trzy formy skupienia wody, na przykład woda, para i lód, tak? No niby to jest ta sama woda, tak? No jakaż jest wielka różnica, no. No kurczę, ta sama woda. Ale kurczę, to może być lądolód, po którym czołgi mogą jeździć, prawda? I może być też para, która po prostu uniesie do góry jakiś balon w ogóle, wiesz? To w ogóle człowieku, szoka, ta sama woda. Cały czas hadmał. To jest jakby człowiek umiera, rozstając się z ciałem, przychodzi zupełnie w inną rzeczywistość. Jaką? Nie wiem. Bo ja to też bardzo tak podchodzę ostrożnie do tych informacji z nieba, z piekła, bo wyłuskasz z tego prawdziwe rzeczy, że ludzie tam umarli, wrócili, wiesz? Ale większość to jest taka głupota, że się w pale nie mieści. Katolików zawsze prowadzi Maria tam gdzieś. Maria. Protestantów nigdy nie widziałem, żeby Marię tam gdzieś zobaczył. Ja mówię, cholera, co to za historia jest, no. Dlaczego tak jest? No właśnie. Ja kiedyś słyszałam taki program i tam jakiś lekarz opowiadał, że jak dziecko umarło i ono potem opowiadało, że jak umarło, to tam widziało swojego misia. No misia widziało. Ale to ja jestem bardziej skłonny zrozumieć, że to jest prawda, że widziało misia. No. Ale to mnie zastanowiło, dlaczego, jak ktoś jest w religii jakiejś, bo najbardziej właśnie takie są wiarygodne rzeczy związane z dziećmi i z ateistami. A wszystkich religijnych to zawsze człowieku, rozumiesz, ten jak nie widział Maria, to zawsze u katolików była Maria albo jakieś święto, protestantów nigdy nie było. Zawsze, protestanci zawsze od razu do Jezusa tam szli, mieli jakąś sprawę bezpośrednią. Wiesz, to ludzka psychika wszystko jest, to ja nie wiem. Ale jest parę takich akcji, w ogóle fajnych, opisanych i parę książek zrobionych naprawdę dobrze. Gdzie ludzie realnie dotknęli tego i to i wszystkie, co ciekawe, to jest na różnych odcinkach czasu, ale wszyscy w ogóle pokazują jedną, jako pewne zgodności są, nie? Zgodności są takie, na przykład to jest mikrosekunda. On nie wie, kiedy umarł i czy on umarł. Że on jest tam i dalej jakby żył. Wiesz, to jest takie na przykład ciekawe, że on dalej o tak jest,
no, żyję, tak? Albo jestem w tej atmosferze nieba, albo w atmosferze piekła. Nie? Więc wiesz, to odchodzi. Ja chcę po prostu, żebyście mieli takie ogląd łaski jako rzeczy absolutnej, ostatecznej, kompletnej. Nie wolno wam stawać w takim miejscu, o wiesz, no łaska, nagle, teraz jest łaska, łaska. Nie, łaska to jest w ogóle absolutna zmiana w twoim życiu. To jest życie w tobie, siła, przestrzeń, obcowanie z Bogiem, możliwości. Chcę też, żebyś widział te serce Boga. To jest bardzo ważne dla mnie, że On oszala na twoim pówie. Łaska to jest szaleństwo Boga wobec człowieka. To jest szaleństwo Boga. W ogóle wiesz, kiedy będziesz mógł sobie odważnie poczynać w życiu? Tylko wtedy, jak będziesz wiedział, że Bóg oszala na twoim pówie. Diabeł zastrasza ludzi i zawsze będzie chciał zastraszyć. On próbuje zastraszyć ciebie, próbuje zastraszyć mnie, każdego. I teraz, jeżeli ja mam pewną postawę, ja mam postawę człowieka żyjącego w łasce, to może mnie zastraszyć. On przychodzi na przykład do mnie i mówi, o, coś ci zabraknie, mnie won stąd. I to jest w ogóle moje traktowanie diabła. Żadnych nie mam rozmów z nim, nie? Żadną, jakby nic nie może mi powiedzieć, nic. Bo ja wiem, że co? Bóg mi przychylny, moc mam, wiecie o co chodzi. Jestem w miejscu, które jest w ogóle kompletne, doskonałe, wspaniałe, nie czekam na nic. Nie muszę chodzić, prosić tego Boga o coś, w ogóle klęczeć gdzieś tam przed Nim, żeby mnie coś załatwił, żeby coś mnie skapło z tego nieba, rozumiesz, wylewać tych łez, w ogóle różnych rzeczy. Ja dużo płaczę, ja jestem miękki jestem w ogóle, wiecie. Ja mam bardzo miękką duszę. Naprawdę. Ostatnie pół roku to ja się tak rozmiękczyłem, że ja kiedyś usiadłem i mówię, czy ja depresję mam? Wzrusza mnie wszystko, w ogóle wiecie o co chodzi. Kurczę, mucha by poleciała bardziej blisko, tym się wzruszył. W cudzysłowie, nie? W ogóle taki jestem bardzo rozłożony na kawałki, ale tak pozytywnie, nie? Mega ufam w ogóle ludziom, w ogóle poddaję się tym ludziom, w ogóle głupszym od siebie nawet. Taki w ogóle... Jakoś dobrze mi w tym. Dobrze mi w tym. I widzę, jak bardzo czuję się bezpieczny. I w związku z tym diabeł, on nie ma mi nic do powiedzenia. Nic. On mówi, o, ktoś cię oszuka. Mówię, won, mendo, społeczno. Ale daj spokój, no. Tylko na dobre mi to wszystko wyjdzie. Wszystko. Ja w ogóle wiecie, że każda rzecz mi na dobre wyjdzie. Ja wiem, że ja żyjąc w wewnętrznym człowieku, według duchowych zasad, ja nie mogę się potknąć. Jak ja powiedziałem takiemu jednemu prezbiterowi tutaj w Polsce, takiej federacji, że mam charakter Chrystusa i nigdy się nie potknę, to zaczął krzyczeć precz szatanie do mnie. Ja mówię, uspokój się, ty zaburzony jesteś człowiek. Dowodzisz taką ilością ludzi, mówię, jesteś chory na głowę. Człowieku, prezbiter. Człowieku. Nie, ty nie masz charakteru Chrystusa. Ja mówię, mam. Ja właśnie mam, a ty się boisz. Z nas dwóch ja się nie boję. I łaska do tego mnie doprowadziła. I to jest twoje życie. Twoje życie. Twoje życie. I teraz dopiero na tym możesz resztę budować. Na zrozumieniu łaski możesz resztę budować. I wszystko można będzie budować. I kiedy będę was uczył dalszych rzeczy, będę wam pokazywał inne następne sprawy, to te rzeczy, o których mówimy na tych sesjach, one będą kluczem. Kluczem. Bo wiara, kiedy będę uczył was na temat wiary, to nie ruszysz głębszych tematów związanych z wiarą, jeżeli łaska nie będzie dla ciebie w ogóle tą fundamentalną sprawą. Bo ja cię będę uczył wierzyć w łaskę. To już nie będziemy nic robić, tylko wierzyć w łaskę. Teraz my w co my wierzymy? W łaskę wierzymy.
My uczymy się wierzyć w łaskę i przebijać się przez to, co diabeł chce nam w ogóle kraść. Odpędzać w ogóle te sępy, jak Abraham. Bo one będą chciały w ogóle tutaj siadać i nam w ogóle, wiecie, wyżerać kawałki życia. To ci zeżre, tam ci zeżre, wiesz, o co chodzi. Teraz przez wiarę ty się w ogóle przez to przebijesz. I to jest, to potrzebne są umiejętności, to potrzebny jest trening i tak dalej, tak dalej. Ale to, co mówimy teraz, no to jest absolutna podstawa, nie? Żadne z was nie może w ogóle mieć mikromyśli pod tytułem, że musicie coś zrobić, żeby się temu Bogu spodobać, że coś musicie dodać do tego, że jakoś się postarać musicie, wiesz, o co chodzi. Nie, to musicie mieć głębokie zrozumienie, że to chodzi o waszego ducha, że to Bogu chodzi o ducha, że dusza to jest zupełnie inny kaliber, że ona nie wchodzi w grę na razie wcale, że my wcale nie gadamy specjalnie o tych rzeczach. Że ten duch jest podstawą. Ja ludzi uczyłem na początku obrazek we wspólnocie. Mówię, pamiętajcie. Jesteś duchem, masz duszę i mieszkasz w ciele. To ty jesteś. Wykuj to na pamięć. W nocy, tak jak tabliczkę mnożenia, musisz wiedzieć, że kto ty jesteś? Duch! Tak masz odpowiedzieć. Na ulicy się przedstawić, przez ciebie Artur Ceroński, duch. Możesz dodać jeszcze Syn Boga Żywego, Brat Chrystusa, cokolwiek powiedz. Jezus Młodszy, co ci tak pasuje? Musisz zacząć określać siebie tak, jak mówi prawda. Masz duszę, czyli ty nie jesteś duszą, nie jesteś myślami, nie jesteś emocjami. Masz duszę, a mieszkasz w ciele. Ciało to jest w ogóle jak bluzka, spodnie, majtki, skarpetki, ciało. To takie ciało do tego jest. Rozumiesz, o co chodzi? No i do tego jest potrzebne. Ciało jest nam potrzebne tylko i wyłącznie do tego, abyśmy odbierali zmysłowo rzeczywistość. I żeby ono nosiło naszą duszę i ducha. To nośnik taki. Ciągnik. Dbamy o nie, tak? Po to, żebyśmy byli szczęśliwi i żeby za szybko w ogóle się nie, żeby go nie zniszczyć. Bo to ciało jest zniszczalne, wiecie. Dusza i duch są niezniszczalne. Niezniszczalne. Nasze już są niezniszczalne. Jako odrodzonych z Bożego Ducha ludzi, nie? Ale ciało jest zniszczalne. Że może, a jak go zniszczysz, no to duch i dusza odejdą do Pana i koniec. No już nie będzie w czym nosić. Drugiej szansy nie ma, no chłopcze. Chyba, że jest się buddystą.